Siema mordy, z tej strony Zamiarczyk, witam w kolejnym na moim kanale. Jest to kolejny odcinek z wbity rzucakami. Na początku chciałem was prosić, żebyście napisali w komentarzu, jakie wbity wolicie, właśnie takie rzucakami, czy wbity od dołu, jak wbijam armatką do jakichś kuboidów. No jak pewnie zapytacie, dlaczego ten odcinek jest taki krótki, odpowiedź jest prosta. Nie mam zbytnio wiele czasu, żeby nagrać dla was jakieś odcinki, ponieważ zaczął się mnie po prostu semestr w szkole i ja chcę jakoś o dobrymi ocenkami po prostu zacząć ten rok nowy, tak żeby po prostu przed wakacjami mieć chill out, a nie biegać i poprawiać ocenki. Więc co, na 200 łapek wam podam kordy bacona, bo mam ich jeszcze 3. No i co, na 200 łapek kordy bacona oraz na 300 łapek będą kordy na stack premium case'ów, mam je tutaj w enderze. Więc warto lajkować, jak ktoś nie subuje, no to zostawcie suba i łapkę w górę. No i dzwoneczek, zapraszam do oglądania, piona! Dobra mordy, my jesteśmy tutaj przy gildii, jest to gildia Yeti i dzisiaj jest ze mną Wilk, PL, Polska Wilk, nie wiem Wilk, no niestety Wolf nie ma tutaj mikrofonu, bo mu się popsuł. Więc co, no będziemy się musieli niestety komunikować, ja będę z nim gadał, będziemy się na PW, ale myślę, że i tak wyjdzie wbita całkiem spoko, bo... A, w sumie zmarnowałem rzucaka, bo mogliśmy tam perły aha, no to nieźle, ale dobra, wrzucamy tam perły. No i co, jest to gildia Yeti, mają całkiem spoko kuboid. Tutaj mają jakieś trapy, nóżki, widać, że ogarniali, czyli grali gdzieś tam, się starali o topkę. Aha, tu w ogóle jest rozwalone, no spoko. To jest rozwalony żubik, więc nawet nie zauważyliśmy tego. Jakie oni mają kuboid? No mają taki kuboid, czy stoniareczki są tu mnóstwo, tak? Takie mnóstwo stoniareczek. Nie, tu jest obsydian wszędzie, może gdzieś tu nie ma obsa. O, tu nie ma obsa, czyli chyba by było spoko, gdyby rozwalić tutaj po prostu o tak, żeby się rozwalił tutaj obsydian i wjeżdżać bokiem tych stoniarek, bo no. Aha, no okej. Nie mam pytań. Dobra, rzucimy jeszcze raz tak, zobaczymy jak to wyjdzie. Chciałem, żeby się rozwaliło obsa. O, właśnie, teraz w tym stylu. Pyk i teraz. I żeby tam moglibyśmy na dół skoczyć. Mam 20 ponad przyzaków. I teraz tutaj wbita, bo tutaj są stoniareczki obok. Halo? Dobra, rzucę to tak. Wolf ma tutaj jeszcze 3 rzucaki, ja mam 20, mam nadzieję, że nam to wystarczy, kurczę. Bo jak nie, to będzie lipa, ale... Więc chyba wyjdzie na styk, myślę, nie? Nie, Wolf? Pomachaj główką. No, to samo sądzi Wolf, który niestety nie może mówić. To jest spad, więc jest git. O to chodzi, się wbitny spadem na dół. Mam nadzieję, że będą mieli jakieś ciekawe itemy. Możecie napisać w komentarzu, czy chcecie więcej wbit, kurde, od dołu, bo... No niestety nie mam jakoś czasu zbytnio ostatnio, żeby nagrywać te filmy, ponieważ wiecie, zaczął się u mnie semestr i chcę jakoś dobre ocenki nabyć na samym starcie, potem mieć chill. Więc no teraz takie luźniejsze filmy będą, też mniej live'ów, bo mam słaby internet, dramatyczny internet, wręcz bym powiedział. I kurde, za każdym razem co odpalam live'a, no to praktycznie wywala mi internet, więc nie jest za kolorowo z tym internetem. Ale myślę, że weekend, że live będą się pojawiały w weekend rano, bo to jest taka pora, gdzie internet tak w miarę działa. Czekaj, tu jest kuboid? Czy nie? Co to jest? Nie, dobra, jeszcze trochę brakuje, jest to 32 poziom. Więc dobra, mam nadzieję, że mi się to uda. Weźmy może rzucić jeszcze rzucaki. O, rzuć mi te 3 rzucaki. Kurde, mam nadzieję, że nam nie zabraknie tego. Bo jak nie ten dzieli, będzie trzeba dokupić rzucaki. Nie wiem, czy mówiłem na starcie, ale na 200 łapek w górę będziecie mieć jeszcze bacona. I na 300 łapek wam podam stack premium case'ów, więc myślę, że warto stawić tą łapeczkę w górę. Ja może rzucę tego... Aha, rzut... No to nieźle, czemu on się zbugował do góry? Aha. Okej, nie mam pytań. Który jest poziom? 30, 29 tutaj. Dobra, rzucam tutaj. Gdzie to poleciał? Co jest z tym rzucakiem? Dlaczego? What? Nie wiem, co mi się te rzucaki tak dziwnie bugują, nawet jak tak wjeżdżam do kuboidów. Ale nie wiem, to jakieś dziwne, ja mam na laki po prostu. Aha, oni tu mają chyba serce gilny, nie? Podbijamy im gilę? Czekaj, to jest serce, tak czy nie? To jest serce? Nie, co? Gdzie? To jest chyba serce, nie? Czy nie? Dobra, walisz to serce w sumie. Ja zobaczę, ile tutaj jest kratek jeszcze. O Jezu, jeszcze parę kratek brakuje. Tu był taki bug, że mogłem to rzucić kiedyś. O, tak. Dobra, tak się da rzucać w dół, żeby poleciało. O, mamy w ogóle jakieś intruza. Okej, teraz pyk, gdzieś tutaj tak, nie? Jakoś nie, jak ja to klikałem? Tak, o. I to spada na dół wtedy, więc... Jakoś odkryłem tą magię, jak rozwalić te stoniarki. O kurde, jeszcze mi tutaj lag... Aha. No to nieźle, że się zbugowałem, więc spoko. Może się odbuguję? Dobra, już się odbugowałem. Zobacz mi tam jest jeszcze... Aha, znowu się zbugowałem, no to nieźle. Ja może sobie lepiej wyperełkuję. Kurczę, gdzie jestem? W ścianie znowu zbugowany. Ile tam jeszcze kratek? Jest 24 poziom, mam jeszcze 10 rzucaków, więc kurde, no nie jest za kolorowo w sumie. Dobra, pyk. Co tu jest?
No nie, no nadal nie widać. No jest 20 poziom. Gdzie oni coś mają? 8 ostatnich rzucaków. No i 8 ostatnich rzucaków zostało. Mam nadzieję, że kurde uda się nam wbić, bo to już jest 4 minuty nagrania. Ten odcinek pewnie nie będzie zbyt długi, tak jak wszystkie poprzednie, ale no nie mam po prostu jak na was nagrywać, kurde. Znaczy, mam jak nagrywać, bo mam co nagrywać, ale po prostu no... Jednak się tą nauką zajmuje ostatnio dosyć sporo. Dobra, ostatnie 5 rzucaków mi zostało. Jak się nie uda, to lipa. Będzie lipa. No, bez hitu. Nie wiem, skąd załatwimy te rzucaki. Ja chcę dokończyć tą wbitę. Kurczę. Ulf, masz jakieś rzucaki jeszcze? Skąd ogarniemy rzucaki? Weź napisz. Będzie trzeba rzucaki ogarnąć. Patrzcie to. 17 poziom i nadal nie starczyło. Halo. Ej, nie, no to jest dramat. No nie starczy tych rzucaków. Bez kitu. Będę trzeba zrobić cięcie i ogarnąć rzucaki jakieś. Może kupię za bacona. Czekaj, sprzedam bacona za rzucaki. O, już nawet napisał, dobra. Okej, już napisałeś nawet, dobra. Okej, dobra, rzucamy do rzucaka. Ostatnie 2 rzucaki. Poleciał pierwszy do ostatni i teraz leci ostatni. Tu już jest ich kuboid, kurczę. Okej, tu już ich kuboid jest. Może mi to jakoś rozwali tego obsa, zobaczymy. Byłoby spoko w sumie. Okej, rozwaliło. I co oni tu mają ciekawego? Aha. I tu mają stoniarki, kurczę. Byłoby spoko, gdyby tutaj mieli jakieś TNT i byśmy na szybko zrobili jakieś rzucaka czy coś w tym stylu. Co oni tu mają? Ty mają jakąś beczkę czy coś? Nie wiem, co to jest za beczka w sumie. Tu jest 10 TNT, to wezmę na rzucaka. Czy zrobić tego? Więc co, mord? Ja się widzę z wami po chwilowym cięciu, jak ogarniemy jeszcze rzucaka, żeby tutaj zobaczyć, co mają w skrzynkach, więc... Dla was to jest jakaś dłuższa chwila, dla mnie to jest jakaś dłuższa chwila, a dla was to sekunda. Elo. Dobra, mordy, my jesteśmy już po cięciu. Ogarnęliśmy jednego rzucaka, jeszcze jednego ma Wolf. Bo tutaj mieli oni w skrzynkach TNT. Nie zobaczyliśmy od razu, ale przeglądaliśmy te skrzynki, więc ja rzucę tego rzucaka gdzieś w tym miejscu. Mam nadzieję, że mają tutaj jakieś spokój temy. Przydałoby się emeraldy. I co to jest? No jest tam sety, mnóstwo setu. Ja sobie zrobię screena do miniaturki. Aby, patrzcie to, robię screena do miniaturki. O, pyk. No robię teraz screena do miniaturki. Dla Dexa, więc jak wiecie, to możecie wbijać do Dexa na odcinki. Co oni tu mają jeszcze ciekawego? Co nie, masz jeszcze tego? Masz Wolf tego rzucaka? Rzuć mi tego rzucaka. O, stagnitek, ty, to się przyda nam. Nitki nam się przydadzą do kuba. Jeszcze zrobię taki myk, że wperukuję tam o. I rzucę tego rzucaka tutaj. Zobaczymy, czy coś mają jeszcze w tych skrzynkach tam. O, mają kolejne sety. Emeraldy to ja biorę. Emeraldy mi się przydadzą bardzo, z chęcią przegarnę emeraldy. No mnóstwo setów mają, no sety nam się za bardzo nie przydadzą chyba. Czy ja mam miejsce w enderze na sety nawet? Chyba nawet nie ma miejsca w enderze na sety. Chociaż, a nie, bo tutaj mam enter zakoblowany. Co my tu moglibyśmy wziąć? 6 trójki jakieś. Takie itemy, no że mam tutaj wszystko w enderze itemy. Więc takie zbytnie niepotrzebne, perły tutaj mają. Może ja to wszystko po prostu powywam tutaj z... No po prostu z tego. Jak to się mówi, no ze skrzynek, nie? Powalamy ich chyba i co? Ten. Poniszczymy trochę grę, ale trudno, to jest wbita. Wbita i przebita. Dobra. Jazda z tym setami. Możecie napisać też w komentarzu, czy chcielibyście więcej takich właśnie wbit rzucakami lub TNT od dołu. Postaram wam się nagrać na sobotę lub na niedzielę jakiś filmik wbity od dołu, nie? Że po prostu wbiję jakąś armatką od dołu, żeby było coś ciekawego, a nie cały czas te wbity rzucakami na szybko takie nagrywanie. Czekajcie, oni tu w ogóle jakąś skrzynkę jeszcze mają tam. Zobacz to. Oj. A, pusta jest, dobra. Skrzynka jest pusta, więc co? Ja się chyba będę z wami żegnał w tym miejscu, w tym odcinku. Jest to odcinek taki krótki, on będzie z około 8 ponad minut chyba. Więc co, ja wam dziękuję za oglądanie, byliście ze mną Wolf. Tam Wolf, jak tam możecie, Wilk, Polska. Polska, Wilk, Polska, tak będzie łatwiej. No i co, ja, moja pelerynka ze smutnym uśmiechem i jego piorun was żegnamy. No i do następnego odcinka. A, no i pamiętajcie o łapce w górę. Hello!